Dzisiaj zaproszenie przyjął pan dr Marcin Samosiej, kierownik poradni ziołoleczniczej przy Szpitalu Ojców Bonifratrów. Tak jak sama nazwa naszej konferencji, cukrzyca oswojona. No, postarajmy się tą cukrzycę oswoić, może za bardzo się nią nie przejmować, żyć pewnią życia, bo z cukrzycą można żyć, można uprawiać sport. Tak jak tutaj Państwo widzicie, jestem przedstawicielem poradni ziołoleczniczej i w głównej mierze ta prezentacja będzie dotyczyła stosowania ziół i ziołolecznictwa właśnie w cukrzycy. Może mniej o samej chorobie, oczywiście o niej będziemy mówić, natomiast też może o leczeniu takim konwencjonalnym. Może tutaj napomkniemy, oczywiście gdyby jakieś pytania, zawsze służę swoją wiedzą medyczną. Natomiast tym głównym tematem będzie to, że zioła mogą być jednym z wielu, może nie głównym, ale czasem bywają głównym sposobem leczenia tych zaburzeń, które powoduje cukrzycę oraz które towarzyszą cukrzycy, bo cukrzyca sama w sobie jest, powiedzmy, jedną chorobą, natomiast z niej pączkują i tak rozgałęziają się jak taki troszkę pajęczyna różne inne problemy, o których też dzisiaj tutaj będę chciał trochę opowiedzieć. Na początek, jeżeli chodzi o cukrzycę, to jest taka definicja cukrzycy, myślę, uproszczona, może ona nie jest może jakaś super akademicka, natomiast o co chodzi? Wszyscy kojarzymy, że cukrzyca to jest stan, kiedy mamy tego cukru we krwi za dużo, że poziom glukozy przekracza normy, oczywiście te normy do rozpoznania cukrzycy są takie, że powinna przekraczać przynajmniej w dwóch pomiarach, takich z krwi żylnej 125 mg%, dwukrotnie lub w krzywej cukrowej wyjść wynik też po wypiciu tych 75 g glukozy powinien być wynik powyżej 140, albo pojedynczy powinien powyżej 200. To są te oznaczenia, którymi jak bardziej zajmuje się lekarz rodzinny czy lekarz specjalista diabetolog, żeby rozpoznać cukrzycę, czy ona jest, czy jej nie ma, czy jest jeszcze stan przycukrzycowy. Ale to są, powiedzmy, pewne takie techniczne już sprawy. Natomiast o co chodzi? Jest podwyższona glukoza we krwi i ona sama w sobie początkowo nie odczuwamy tego, nie czujemy tego, natomiast ona powoli, w dłuższej konsekwencji, kiedy taki stan utrzymuje się dłużej, powoduje uszkodzenie ścian naczyń. Jakby pierwszym narządem, pierwszymi tymi tkankami, które zostają uszkodzone przez cukrzycę, jest śródbłonek naczyń krwionośnych, czyli tętnic większych lub mniejszych w różnych częściach naszego ciała, a co za tym idzie, uszkodzenie krążenia powoduje gorszą pracę tych narządów, czy to będą oczy, czy to będą nerki, czy mózg, czy serce, czy mięśnie, i w końcu cały organizm. Także podwyższony poziom glukozy uszkadza naczynia, mówiąc bardzo prosto. I to jest ten problem, z którego wynikają powikłania cukrzycy. Natomiast dlaczego jest podwyższony poziom? Tutaj na początku mamy, że są to jakby dwa takie typy główne cukrzycy, prawda? Kiedy mamy niedobór insuliny, kiedy nie ma insuliny w ogóle, albo jest jej bardzo mało, i wtedy insulina jest tym hormonem wytwarzanym przez trzustkę, który obniża poziom glukozy w krwi przez to, że wprowadza go do tkanek, do tkanki tłuszczowej, do mięśni, do mózgu, do serca, do wszystkich narządów, i dzięki temu we krwi jest go mało, natomiast ta glukoza jest w tkankach, w komórkach, tam gdzie jest potrzebna jako paliwo dla naszego organizmu. Jeżeli nie ma tej insuliny, nie ma możliwości wprowadzenia tej glukozy z krwi do komórek. A druga sytuacja jest taka, kiedy ta insulina owszem jest, nawet jeśli może być za dużo, ale ona nie jest, ale jest pewna bariera na poziomie komórek, że jest insulinooporność, czyli te komórki, na przykład tkanki tłuszczowe, nie są w stanie stymulowane przez insulinę wchłonąć glukozy, ponieważ nie mają na sobie receptorów insulinowych i też znowu cukier we krwi stopniowo rośnie.